24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem rozmowy poranka jest Witold Waszczykowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości i były minister spraw zagranicznych. Witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, jest pan postrzegany jako osoba, która jest no, blisko byłej pani premier Beaty Szydło. Przyjaźnicie się podobno. Te plotki o jej powrocie rychłym do kraju, coś jest na rzeczy, czy nie ma nic na rzeczy? Jakby pan to skomentował? Nie komentuję plotek, nie znam plotek, nie zajmuję się plotkami. Pani, to możemy o faktach jak najbardziej pani, wciągnę pana w rozmowę. To o faktach mówiąc, pani premier jest zaangażowana w pracę Europarlamentu. Nie słyszałem, a widziałem ją kilka dni temu w Parlamencie Europejskim. Nie słyszałem o żadnych planach innych niż praca w Europarlamencie. Panie ministrze, jest no, kolejne zaognienie sytuacji na wschodzie, kolejne działania Rosji, które nawet zachęciły Heiko Maasa, szefa niemieckiej dyplomacji, do wypowiedzenia kilku ciepłych słów o ludziach, którzy chcą zaostrzenia polityki wobec Rosji. Pojawił się też taki apel, ciekaw jestem, jak pan do niego podejdzie. Władze Ukrainy zwróciły się do Niemiec, czytam, z prośbą o udzielenie pomocy w zakresie uzbrojenia obronnego. Myśli pan, że byłby to dobry pomysł, zły pomysł? Niemcy, USA albo tego typu kraje powinny coś takiego zrobić? Może Unia Europejska jako całość, czy raczej nie? Na pewno Ukraina powinna mieć środki do obrony. Ukraina przeznacza duże pieniądze w tej chwili na bezpieczeństwo swojego kraju. Niestety musi to robić, chociaż najlepiej byłoby, gdyby te środki przeznaczała na reformy i reformy w kierunku dojścia kiedyś do członkostwa w Unii Europejskiej. Natomiast ze względu na oczywistą sytuację, rosyjską agresję i możliwości dalszej eskalacji tego konfliktu, powinna mieć prawo do obrony. Natomiast miejmy też świadomość, że Ukraina nie wygra wojny z Rosją środkami militarnymi. W związku z tym obok możliwości zapewnienia jej środków do obrony, powinniśmy głównie poświęcić czas, środki na to, aby wesprzeć Ukrainę politycznie i aby różnymi naciskami, w tym sankcjami, dotkliwymi sankcjami nakładanymi na Rosję, wymusić na Rosji odejście od tej polityki imperialnej i oddanie terenów, które zostały zagrabione. Czy to jest możliwe? Oczywiście jest możliwe, dlatego że nie ma deficytu w naszym świecie możliwości oddziaływania na Rosję. Jest deficyt tylko woli, determinacji, jak Rosję do tego przymusić. No właśnie, a taki pomysł, żeby któryś z tych możnych krajów, przecież takiemu krajowi jak Niemcy czy USA, no Rosja nie wypowie stosunków dyplomatycznych, gdyby zdecydowali się wesprzeć w ten sposób Ukrainę. No mamy przykład choćby z Izraelem, który jest nieustannie wspierany przez Stany Zjednoczone, które jednocześnie robił najlepsze interesy z wieloma krajami arabskimi, choćby Arabią Saudyjską. Nie do pomyślenia? Ja myślę, że tak jak powiedziałem, nie ma deficytu oddziaływania na Rosję. Rosję w tej chwili można by ukarać dotkliwymi sankcjami. Jedna z tych koncepcji już krąży po Europarlamencie. To jest wyrzucenie Rosji z systemu rozliczeniowego SWIFT. Inne sankcje to są nałożenie sankcji na te wszystkie środowiska, które wspierają Putina i które żyją z jego polityki. Myślę tutaj o oligarchach, o biznesie rosyjskim, który żyje w takiej symbiozie z polityką Putina, ale również o całych gremiach celebrytów, które funkcjonują, korzystają z tego. Nie wyobrażam sobie, że musimy oglądać sportowców rosyjskich na arenach międzynarodowych w tym czasie, kiedy ich koledzy strzelają w Donbasie, czy artystów rosyjskich. Nie wyobrażam sobie, dlaczego dopuszczamy naukowców rosyjskich do lukratywnych stypendiów w Harvardzie i innych instytucjach, kiedy Rosjanie wykorzystują to wszystko do budowy armii. I oczywiście jest kwestia tych dealów ekonomicznych, jak Nord Stream, jak zakupy gazu. To już zaczyna pojawiać się w Europarlamencie dyskusja, że tylko skuteczne przerwanie tego łańcucha współpracy gospodarczej może skłonić Rosję do odejścia od polityki imperialnej.
Jak pan postrzega tę przyszłość? Wiadomo, że polityce Unii Europejskiej nadają to Niemcy, niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy nie. W Niemczech to stanowisko wobec Rosji i działań Rosji wydaje się trochę zaostrzać. Wspominałem o Heiko Maasie. Są te takie ostre wypowiedzi pani kandydat na kanclerza ze strony Zielonych. No ale z drugiej strony mamy Armina Laschetta, który uchodzi za takiego, no, rozumiejącego Rosjan, jak to się w Niemczech mówi, czyli człowieka takiego dosyć łagodnie patrzącego na Putina i na Rosję w porównaniu nawet do tego, jak patrzyła Angela Merkel. Jest pan raczej optymistą, jeżeli chodzi o tą najbliższą przyszłość, czy pesymistą? W przypadku Niemiec nie. To nie jest kwestia ostatnich lat czy ostatnich kilkudziesięciu. To jest, można powiedzieć, kwestia dwóch czy trzech wieków, jak w Niemczech, a wcześniej czy w Prusach. Postrzega się Rosję, postrzega się całą koncepcję panowania, czy kondominium, czy formalnego, czy nieformalnego tutaj nad obszarem Europy Środkowej. W Niemczech od lat przecież wykrystalizowała się koncepcja Mitteleuropy, czyli zarządzania tą częścią Europy, no a w Rosji jest od lat koncepcja bliskiej zagranicy, którą włącza się właśnie Europę Środkową. Także interesy tych obu państw są dość wspólne, stąd też bardzo trudno rozerwać ten łańcuch współpracy, mimo ewidentnych przykładów imperialnej polityki, mimo ewidentnych przykładów kryminalnej polityki Putina, ostatnio chociażby kwestia Nawalnego, mimo ewidentnych przykładów korupcji strasznej, którą pokazał Nawalny, jak żyje dzisiaj Putin, te jego ośrodki, można powiedzieć, życia czy wczasowe, i tak dalej. Niemcy są głusi na to. Ich interesy, jak okazuje się, przeważają. Ja to nazywam, nie ma tam mężczyzn stanów, tam są geszefciarze, są po prostu ludzie, którzy chcą zrobić szybki interes, drogo sprzedać, tanio kupić i wygrać najbliższe wybory. Panie ministrze, wspomniał pan w ubiegłym tygodniu, widziałem o tym, że w tle tego, co się dzieje na wschodzie, ginie trochę na Białoruś, że trochę się o tym zapomina. Widzi pan to, że w Unii Europejskiej, w Europarlamencie już o Białorusi się właściwie nie mówi, nie patrzy na to, co tam się dzieje? No w zasadzie tak. Właśnie wspomniałem to już kilka dni temu, że zmarginalizowana została Białoruś z wielu powodów, również ze względu na to, że opozycja białoruska okazała się za słaba, aby podjąć skuteczną walkę. No, opozycji białoruskiej nie udało się przekonać części społeczeństwa, aby wyłączyć gospodarkę, na przykład przez falę strajków. Ja, broń Boże, nie namawiam tutaj do eskalacji jakiejś, aby nie doszło do rozlewu krwi. No ale jednak mamy scenariusze również i polskie. Przez naszą historię wiemy, jak się pozbyć reżimu. No ta opozycja okazała się za słaba. Zresztą widzieliśmy to już kilka miesięcy temu w Europarlamencie, kiedy pytali się panią Cichanowską, do czego ona zmierza. Ona odpowiedziała tylko i wyłącznie do powtórzenia wyborów. Przestrzegała nas, że tu nie chodzi o żadną rewolucję. To nie jest rewolucja antyrosyjska, to nie jest żaden ruch proeuropejski. Aby wprowadzić Białoruś do Unii Europejskiej, mają świadomość, że to jest nierealne. No więc jeśli przyjmuje się tak ograniczone, skromne cele, no to jak widać nie udało się przekonać tego społeczeństwa białoruskiego do radykalnej akcji przeciwko Łukaszence, a on przecież jest już chyba 27 lat przy władzy, on wykształcił całą generację, która go broni, bo broni siebie, połowa tego społeczeństwa korzysta z benefitów bycia u władzy. Panie ministrze, kraj panu bardzo bliski, Stany Zjednoczone. Joe Biden już kilka miesięcy jest prezydentem. Także wobec Rosji zapowiada się, że ten szczyt nastąpi. Ma pan jakieś obawy przed tym szczytem, czy raczej nadzieje? Bo ja mam taką obawę, że usłyszę, jak zwykle, często słyszałem od prezydentów na początku ich kadencji, że zobaczyli w Putinie kogoś otwartego na dyskusję i na porozumienie. No to prawda, od wielu kadencji każdy prezydent amerykański chciał dostrzec tą demokratyczną duszę w oczach Putina, w oczach przywódców rosyjskich. Dzisiaj Amerykanie biją się w pierś, twierdzą, że nie, że oni się już nauczyli, że tu nie będzie resetu i tak dalej. No ale jednak mamy do czynienia z bardzo eklektyczną polityką. Z jednej strony Biden uważa, że i mówi publicznie, że Putin to morderca. Próbuje nakładać sankcje, a z drugiej strony proponuje spotkanie.
I to spotkanie w starym stylu, takim zimnowojennym, nie tylko chodzi o konsultacje, o szczyt, ale nawet żeby podyskutować, rozwiązać kwestię ukraińską. No to jest nie do przyjęcia, aby w sposób taki jak Breżniew z Reaganem, czy wcześniej z przywódcami amerykańskim decydowali o losach tej części Europy. W związku z tym ja przestrzegam Amerykanów publicznie, aby tą drogą nie szli. Oczywiście spotkania bilateralne przywódców są dozwolone, możliwe, no ale nie mogą one decydować o losach świata, tak jak to w starych czasach się działo. Wtedy mieliśmy do czynienia z taką feudalizacją architektury bezpieczeństwa. Świat czekał od szczytu do szczytu. Ci dwaj przywódcy się porozumiewali i reszta wykonywała te zobowiązania. Putin oczywiście bardzo chętnie przystanie na to, dlatego że on mówi wielokrotnie, że upadek Związku Radzieckiego to jest największa klęska w historii Rosji. W związku z tym podniesienie go do tej roli, jaką Związek Radziecki pełni w latach 70., 80., czyli głównego interlokutora Waszyngtonu, jest dla niego nobilitacją. On bardzo chętnie podejmie takie wyzwanie, żeby się spotkać. W związku z tym wydaje mi się, że to też był jeden z czynników, dlatego on się wycofał w tej chwili z tej eskalacji, ponieważ on dostał bardzo wiele. On przestraszył Ukrainę. Zieleński wystąpił z propozycją spotkania. Ze strony zachodniej Europy nie doczekano się żadnych stanowczych ruchów. Paryż i Berlin domagał się deeskalacji zarówno ze strony Rosji, jak i Ukrainy. No a Biden zaproponował spotkanie tête-à-tête w cztery oczy, które miałoby rzekomo rozwiązać kwestię ukraińską. Więc Putin osiągnął swoje cele i uznał, że w takim razie armia może powrócić do kosza i czekać na kolejną sprzyjającą sytuację, aby znowu nas podzielić i znowu ugodzić Ukrainę. No, wracając jeszcze na chwilę do Joe Bidena, jaka jest pańska ocena jego pierwszych miesięcy? Różnie się o tym mówi. Niektórzy mówili, że na początku po tych takich kilku antytrumpowych posunięciach tak naprawdę tamtejsza lewica jest mocno rozczarowana, że nie wprowadza on jakiejś rewolucji, którą trochę obiecywano przy tej kampanii przeciwko Trumpowi. Jak pan to widzi? No rzeczywiście, po tych 100 dniach jest to dość, jak powiedział, eklektyczna administracja. Najpierw było rzeczywiście kilka takich ruchów na złość Trumpowi, ale w dalszym ciągu nie widać jednej linii, chociażby w kwestii naszej części Europy, która jest w dalszym ciągu zagrożona imperializmem rosyjskim. Jak wspomniałem, jest takie bujanie się od ściany do ściany, grożenie Putinowi, a jednocześnie propozycja spotkania. Putin oczywiście wykorzysta to, zaproponuje na przykład skomplikowane rokowanie rozbrojeniowe Amerykanom. Boję się, że demokraci, którzy bardzo chętnie wchodzili w buty takich rokowań, wejdą kolejny raz. To są skomplikowane rokowania, za które trzeba zapłacić potężną cenę różnego rodzaju ustępstw za to, że zredukuje się tu czy tam rakietę. To są rokowania, które wikłają w dyskusję na temat stref wpływów i tego bardzo się boję. Z drugiej strony boję się tej drugiej części administracji, właśnie tej neomarksistowskiej, która tylko czyha, żeby odebrać pieniądze policji, odebrać pieniądze Pentagonowi, przeprowadzić solidną rewolucję społeczno-obyczajową. To pewne rzeczy już się dzieją, na przykład bardzo stanowcze wejście Bidena w kwestię Zielonego Ładu, co grozi utratą konkurencyjności gospodarki amerykańskiej z Chinami. Więc losy tej administracji są bardzo niepewne. Jeśli niektórzy analitycy dodadzą jeszcze kwestię zdrowia prezydenta Bidena, więc jest wiele znaków po tych 100 dniach, jest więcej znaków zapytania w dalszym ciągu co do przyszłości kierunku polityki amerykańskiej niż odpowiedzi. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych. Dziękuję za zaproszenie. Tekst o Billu Gatesie, który stał się takim symbolem, no także dla antyszczepionkowców i także dla
różnych teorii spiskowych takim no, główną postacią, która ma rządzić tym światem, który w przyszłości będzie pod jego rozkazami, pod jego planami funkcjonował. Dosyć ciekawy tekst, w jaki sposób jest on postrzegany i w jaki sposób funkcjonuje, ile pieniędzy na co przeznacza, no i jak... No, w jaki sposób lokuje się w tych różnych teoriach, ale też bardzo ciekawy tekst, szczególnie ważny, muszę przyznać, dla mnie, jestem akurat zwolennikiem bardzo radykalnej wolności słowa, tekst Kamili Baranowskiej, Niewolność słowa, tekst o trzecim już chyba wyrzuceniu Rafała Wosia, publicysty lewicowego, tym razem z Tygodnika Powszechnego. No, oczywiście to oficjalnie nie jest wyrzucenie, tylko nie przedłużenie umowy o pracę, ale Rafał Woś oczywiście jest doświadczony w takim wyrzucaniu. Stracił pracę w polityce, kiedy pisał nieprawomyślne teksty. Zamknięto cały dział opinii w gazecie PL, kiedy pojawiały się tam jego teksty, i teraz w Tygodniku Powszechnym. Jest coś, muszę przyznać, przykrego i coś dziwnego w tym, że ci, którzy są teoretycznie największymi piewcami wolności słowa, bardzo nie lubią tej wolności słowa po swojej stronie i wolą mieć taką jednomyślność i tylko wszystkich, którzy powtarzają to samo chórem. Mam wrażenie, że ta wolność słowa to przez wszystkich jest nielubiana od lewa do prawa. Newsweek, pociąg do władzy z kolei, to jest artykuł poświęcony byłej premier i tutaj pytałeś o to, próbowałeś pytać o to naszego rozmówcę. No i tak naprawdę mam wrażenie, że ciągle poruszamy się w sferze plotek, a nie jakichś informacji. Chodzi tutaj o to, że Szydło puka na Nowogrodzką. Taki zresztą jest tytuł tegoż artykułu w dzisiejszym Newsweeku, też taka spiskowa teoria dziejów. No jeszcze do Triduum Tygodników sieci tajemnica zdjęcia z moskiewskiego prosektora. Mi też była pani premier, tylko że tym razem Ewa Kopacz. I też zdjęcie, które określano jest już chyba powszechnie słowem hańba, moskiewska hańba. No tak, jeszcze z tygodników, akurat w tygodniku Newsweek najciekawszy jest ten tekst, który nie ma akurat tych takich pisowskich wariacji, których się zawsze spodziewamy w każdym tekście Newsweeku. Bardzo ciekawy tekst, polecam. Elżbiety Turlej o pato-influencerach, czyli osobach, które mają olbrzymi wpływ na polskie dzieci i młodzież, które zdobywają olbrzymią popularność w internecie, a dorośli bardzo często, no zazwyczaj nie wiedzą, nie mają zielonego pojęcia, kto jest idolem ich dzieci, jak bardzo wpływowe są to postaci, co one często przed kamerami wyrabiają. Widziałeś pato i myślałem, że będzie o artykule pato deweloperce, czyli aby dalej od sąsiada, bo to mam wrażenie, że pato to jest bardzo wiele rzeczy w Polsce, nie tylko influencerzy i deweloperka i kilka innych spraw byś też się pod ten przedrostek przydało podłożyć. Też jest ciekawy jeden tekst w Gazecie Wyborczej, jak minister zdrowia ukrócił teleporady i rozmowa z Jackiem Krajewskim, prezesem Porozumienia Zielonogórskiego, który generalnie przychyla się do pomysłu ministra, żeby ukrócić teleporady. Podkreśla, że większość spraw załatwiana przez teleporady to zły pomysł, to wypaczenie idei medycyny i pracy, i lekarza. Jeżeli pacjent i lekarz nie znają się, teleporada może być ryzykowna. Ja muszę przyznać, że sam w przypadku mojej żony, mojej teściowej, kiedy chorowały na koronawirusa, miałem przykład wysłuchania takich teleporad ze strony lekarza pierwszego kontaktu i nie tylko lekarza pierwszego kontaktu i byłem zażenowany, a nawet przerażony tym, jak to funkcjonuje. Odradzam i doradzam naprawdę wyraźne przemyślenie tego, jak to powinno funkcjonować. U mnie na szczycie teleporad jest moja wizyta u internisty, a właściwie u osoby, która próbowała sprawdzić, czy mam zapalenie migdałków i poprosiła o zdjęcie. Więc teraz wyobraź sobie, że ja z tym telefonem na teleporadzie tutaj robiłem zdjęcie swoich chorych migdałków. No właśnie, tak to wyglądało w teleporadach, ale podobno jest jeszcze lepszy przykład, czyli ortopeda leczący na teleporadzie, więc to już jest wyższa szkoła jazdy. I ciekawy tekst w dzisiejszej Gazecie Polskiej Codziennie. Obowiązkowe szczepienia szansą na zwalczenie pandemii. Eksperci apelują o przyjmowanie remedium przeciwko COVID-19. I cytat. Wszystko wskazuje na to, że szczepienia przeciw COVID-19 mogą być sezonowe, a wciąż mają przeciwników i albo będziemy w ciągłej pandemii, albo wprowadzimy obowiązkowe szczepienia i zdecydowanie postawimy na edukację prozdrowotną. Przekonuje profesor Maciej Banach z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Nie jest to pierwszy, nie jest to odosobniony tekst lekarza i eksperta. Wiadomo, że politycy w całej Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce, wzdrygają się przed taką wizją, żeby nakazać i zrobić te szczepienia obowiązkowe, ale kto wie, czy lada moment nie będzie nas to czekało.
A jeśli chodzi o twardą politykę, to ona też oczywiście dzisiaj w gazetach. Atak na Maksymowicza, taki tytuł znajdą Państwo na pierwszej stronie, zaraz pod tytułem Rzeczpospolita, i która to redakcja donosi, że to z otoczenia ministra Przemysława Czarnka poszedł donos na profesora posła, na profesora i posła Porozumienia, czyli no właściwie byłego członka klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, profesora Maksymowicza. Ile w tym prawdy, ile plotek, to już polecam zajrzeć. Też ciekawy tekst w dzisiejszej Polska The Times. Czesi mają dość bomby, trucizny i tajne operacje. Chodzi oczywiście o słynną sprawę podniesioną przez czeskiego premiera Andreja Babisza, który publicznie oskarżył dwóch rosyjskich tajnych agentów wojskowych o wysadzenie magazynów z amunicją na terenie Republiki Czeskiej. Słyszeliśmy dziś o prezydencie Zemanie, który uchodzi za jednego z najbardziej prorosyjskich polityków Unii Europejskiej. Jemu bardzo trudno jest przełknąć tego typu zarzut i tego typu oskarżenie, ale no, wygląda na to, że może być coś na rzeczy i widzimy już też po tej takiej wojnie dyplomatycznej z Rosją, że Czesi przyjęli bardzo serio to podejście, że nie pozwolą na to, żeby po ich kraju kursowali sobie agenci i robili sobie, co im się podoba. A muszę Państwu powiedzieć, że po rozmowie z wieloma czeskimi dziennikarzami, no to to, w jaki sposób działają Rosjanie i rosyjskie służby i biznes w Czechach, to jest coś, co w Polsce by nam się nawet w kilku procentach nie mieściło w głowie. To jest zupełnie inne też podejście. No też wiadomo, że tam napotykali na dużo mniejszy taki opór psychologiczny. A jeśli zerkną Państwo na okładkę Polska Times, to mają wrażenie, że ten tak trochę jak ekran, gdyby to był ekran, to się rozmywa. No właśnie, chodzi o cyberprzestępców, którzy mają nasze dane i nas w ogóle jak na talerzu. Jak się zabezpieczyć, by nie stracić wszystkiego? Ostatnio furorę robią w komunikatorach typu WhatsApp jakieś informacje, że gdzieś tam jakaś paczka do nas leci i w urzędzie celnym trzeba dopłacić parę złotych. Proszę w to nie klikać. To jest wyłudzenie i to jest po prostu strata naszych pieniędzy. A więcej oczywiście dzisiaj w Polska Times na ten temat też Państwo znajdą.
24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem poranka jest Bogdan Zdrojewski, senator Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. A także, o ile pamiętam, postać zasłużona do Wrocławia, honorowy obywatel miasta, o ile pamiętam, o, chyba że przesadziłem, ale pamiętam, że nominacja była. I korzystając z tej okazji, chciałem Pana zapytać od kilku wrocławskich znajomych o sprawę, która podzieliła wrocławian. Chodzi o przyznanie Nagrody Wrocławia ogólnopolskiemu strajkowi kobiet i Marcie Lempart za całokształt pracy na rzecz miasta. Tę nagrodę się przyznaje. Radni byli bardzo podzieleni, nawet radni z otoczenia prezydenta. Jak pan to przyjmuje? Generalnie jestem zwolennikiem, aby wśród nagradzanych nie były postaci czy też instytucje budujące generalnie rzecz biorąc przede wszystkim politykę. Natomiast mamy sytuację taką, że Rada jest po pierwsze organem suwerennym, po drugie mamy nadzwyczajny splot okoliczności i po trzecie rzeczywiście bardzo duża, podkreślam duża, zróżnicowana grupa pań protestowała w obronie własnych praw i ja to szanuję. Panie ministrze, to przejdźmy do innej sprawy. Weekendowa konferencja Platformy Obywatelskiej o polityce zagranicznej. Wiele osób, nawet przychylnych Platformie, rozczarowała tym, że właściwie ograniczono się do krytykowania PiSu i tego, jak bardzo PiS źle działa, jak wszystko się zmieni super i będzie super, kiedy Platforma dojdzie do władzy. Pan był tą konferencją rozczarowany, czy jednak coś zauważył pan takiego, co daje tam nadzieję dla wyborców opozycji? Nie można być tą konferencją rozczarowanym z tego powodu, że widać wyraźnie, po której stronie są kompetencje. Bez wątpienia kompetencje, jeżeli chodzi o dyplomację, politykę zagraniczną, orientację w tych kwestiach, są po stronie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli chodzi o te podstawowe postaci, rzeczywiście dysponują dużym doświadczeniem, świetnym rozeznaniem, dobrą diagnozą sytuacji. I dla mnie kluczowe jest, jaki pogląd reprezentują de facto, a reprezentują ten pogląd, który legł u podstaw założenia Platformy Obywatelskiej, czyli proeuropejskość i też szacunek do NATO. Jednym z tematów, który był poruszany, była polityka wschodnia, czy nowa polityka wschodnia. Jedną z osób, która się wypowiadała, no, główną rolę obok Borysa Budki pełniła, był Radek Sikorski. Według wielu osób jednak postać troszeczkę skompromitowana. Nie ma pan takiego poczucia, że o polityce wschodniej akurat Radek Sikorski to już nie tym razem, może jakiś ktoś z młodszego pokolenia liderów, może ktoś inny z ekspertów, który by w przyszłości po stronie Platformy odgrywał jakąś rolę? Mam zdanie przeciwne. Uważam, że akurat w polityce wschodniej najlepiej jak się wypowiadają doświadczeni politycy, a nie młodzi. Ci, którzy mają w pamięci rozmaite wydarzenia, jak i również popełniane błędy przez rozmaite instytucje światowe, nawet nie europejskie. Przypomnę, że agresja na Krym była absolutnym zaskoczeniem praktycznie dla wszystkich sił prozachodnich. To była bardzo trudna niespodzianka. Ja przez lata byłem w Komisji do Spraw Antyterroryzmu. Wielokrotnie pytałem, jak to się stało, że fragmenty tej wiedzy były w różnych instytucjach, a ta wiedza generalnie rzecz biorąc nie została połączona. To, co się dzieje na Ukrainie, to, co się dzieje na Białorusi. Białorusią zajmowałem się przez 5 lat jako przewodniczący grupy bilateralnej Europa-Białoruś, Parlament Europejski-Białoruś. I wiem, ile potrzeba cierpliwości, detalicznej wiedzy, ale przede wszystkim znajomości instytucji i postaci, aby można wypowiadać się w sprawach polityki wschodniej. Natomiast to, co najważniejsze jest dziś, ta polityka wschodnia jest w gruzach. Uważam, że błędy popełnione przez rząd PiS są tak gigantyczne i tak głębokie, że przez lata będziemy nadrabiać tą gigantyczną dziurę, jaka stała się udziałem właśnie tej ekipy. Ja boleję nad tym tematem, bo wiemy, jak ważna jest Ukraina. Wiemy, jak wielu Ukraińców pracuje w tej chwili w Polsce. To są setki tysięcy. Jak wiele można byłoby w tej materii zrobić, ale niestety stoimy w miejscu. Ja tu, panie ministrze, tak cisnę o tego Radka Sikorskiego, dlatego że sam zajmowałem się tematami Ukrainy przez długi, długi czas i pamiętam, że kiedy jeszcze Platforma rządziła i on był ministrem, pojawiły się takie pomysły, żeby jakoś wesprzeć Ukrainę i Radek Sikorski jako minister wówczas wrzucał takie tweety, że po co Ukrainie dawać więcej pieniędzy, przecież oni tak to wszystko rozkradną. Pamięta, bo to pan zapewne, bo to było bardzo szeroko komentowano. Nawet mówiono, że premier Donald Tusk powinien odciąć dostęp do Twittera panu ministrowi. Myśli pan, że Ukraińcy tego nie pamiętają?
Ja pamiętam inne aktywności Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a zwłaszcza rządu Donalda Tuska. Pamiętam także przygotowaną przez właśnie wspomnianego Radosława Sikorskiego pewną propozycję budowy polityki wschodniej, więc jakiś pojedynczy tweet, którego notabene dziś nie pamiętam, nie może przykryć kompetencji w tym zakresie. Dodam jeszcze jedną rzecz ważną. Tak dobrych stosunków z sąsiadami na wschodzie, dobrych w tym sensie, że zawodowo dobrych, my nie mieliśmy przez lata. W tym pojawiały się pewne elementy związane z taką intuicyjnym przekonaniem, że te stosunki trzeba budować w oparciu o prawdę, o rzetelność. W przypadku Rosji to od czasu do czasu jest niewystarczające, ale generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że na Polskę jako na ten most pomiędzy Europą Zachodnią a Europą Wschodnią patrzono z ogromną nadzieją, z szacunkiem i bez rozczarowań. Panie ministrze, jest też temat, który dotyczy polityki europejskiej. Zbliża się głosowanie w sprawie budżetu unijnego. I no, pamiętam, że z panem wielokrotnie rozmawiałem przy okazji, kiedy opozycja szermowała takim hasłem polexitu. Pan, trzeba przyznać, był dosyć sceptyczny, nie przepadał za szermowaniem tym hasłem. Tymczasem czytam, że no, Leszek Miller i Włodzimierz Cimoszewicz właściwie mówią jednym głosem. Dla opozycji, cytuję, dla opozycji głosowanie przeciwko ratyfikacji byłoby faktycznym polexitem i to dokonanym przez opozycję. No i pytanie, czy Platforma namawia do polexitu w takim razie, bo Platforma jako jedno z tych ugrupowań w przeciwieństwie do SLD chce głosować przeciwko w parlamencie. Jak pan wie, ja jestem zwolennikiem tezy, czy też sugestii, aby Koalicja Obywatelska, w tym Platforma Obywatelska, nie głosowała przeciwko temu programowi. Zdaję sobie sprawę z tego, że głosowanie za może być problemem, jeżeli PiS nie wypełni pewnych podstawowych, podkreślam podstawowych, takich rudymentarnych warunków, które są związane przede wszystkim z transparentnością i sprawiedliwością wydawania środków finansowych, zwłaszcza na odbudowę, czyli tej jednej puli. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, w której na przykład ja bym głosował przeciwko środkom finansowym, już nie mówię polexitowi, ale środkom finansowym, z takim trudem wywalczonych na to, aby pomóc polskim przedsiębiorcom. Krótko mówiąc, nie rekomendowałbym głosowania przeciwko. Pytanie, czy gdyby doszło do ustanowienia dyscypliny partyjnej w tej sprawie, też by się pan sprzeciwił, czy nie? Sprzeciwiłbym się dyscyplinie partyjnej w Senacie. Zawsze staram się, aby w takich kwestiach dyskusja trwała aż do wyczerpania. Nie wyczerpania tych, którzy dyskutują, ale wyczerpania tematu. I jestem w stanie zadeklarować, że prawdopodobnie udałoby mi się przekonać tych, którzy myślą inaczej, aby jednak w tej materii podzielili mój pogląd. Ale jeszcze raz podkreślam, z mojego punktu widzenia głosowanie przeciwko tym środkom finansowym byłoby po prostu niewłaściwe z rozmaitych powodów, wielu powodów. Panie senatorze, chciałem też zapytać o jedną rzecz, która pojawia się coraz częściej w głosach lekarzy, w głosach ekspertów. Zacytuję, profesor Maciej Banach, dziś Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, mówi, albo wprowadzimy obowiązkowe szczepienia i zdecydowanie poprawimy edukację prozdrowotną, albo będziemy w ciągłej pandemii. Myśli pan, że politycy jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej, bo przypomnijmy, żaden kraj Unii Europejskiej na to się nie zdecydował, nie tylko Polska, byliby w stanie wprowadzić obowiązek, jeżeli ten poziom zaszczepień będzie poniżej na przykład 70%. Trzeba pamiętać, że w Europie obowiązują szczepienia, które są objęte poważną restrykcją, czyli są obligatoryjne. Dotyczy to głównie oczywiście dzieci i tych chorób, z którymi sobie poradziliśmy w XXI wieku. Natomiast obserwuję w tej chwili przede wszystkim tą grupę 60+. Jeżeli cały czas potwierdzają się informacje, że zaledwie 40% zdecydowało się na szczepienia, a pozostali nie z bardzo różnych powodów, to ja rozumiem pana profesora, że on troszczy się, krótko mówiąc, już nie o ich zdrowie, ale o ich życie. I jeżeli mamy tak silną grupę antyszczepionkowców, na czele której w jakimś sensie, przez moment przynajmniej, stawał nawet prezydent Andrzej Duda, no tam raczej piosenkarka, o ile pamiętam, nie prezydent chyba. Piosenkarka, no, różne osoby. Ja na to patrzę z politowaniem, zdenerwowaniem i muszę powiedzieć, nie jestem w stanie tego zrozumieć. To znaczy, jak można
szkodzić własnemu narodowi. Jak można gadać takie głupoty, które nie mieszczą się już w żadnych kanonach, nawet już nie mówię szkoły podstawowej, ale przedszkola. Generalnie jednak jestem przeciwko obligatoryjności w przypadku szczepienia na COVID, ale wywierałbym wielką pozytywną presję na tych wszystkich, którzy są wątpiący. Uruchomiłbym wszystkie agendy rządowe, aby zachęcić. Stworzyłbym rozmaite także przywileje dla tych grup, które, przywileje w cudzysłowie, dla tych, którzy się zaszczepili, aby krótko mówiąc ten margines antyszczepionkowców, takich praktycznych, był jak najwęższy. Gdyby on był w granicach 5-8%, to byśmy się nie martwili. Natomiast jeżeli on jest w granicach prawie 50% w grupie 60+, no to mamy bardzo niekorzystne zjawisko. Dziękuję panu, panie senatorze. Gościem Polskiego Radia 24 był senator Bogdan Zdrojewski, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo, zdrowia życzę. Radio 24. Słowem wszystko. I kolejnym gościem Polskiego Radia jest profesor Arkadiusz Jabłoński, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, w weekend mieliśmy kolejny komunikat po spotkaniu liderów Zjednoczonej Prawicy, który ma uspokoić wyborców Zjednoczonej Prawicy, że wszystko jest dobrze i wszystko idzie ku lepszemu, ale no, pamiętamy już takich ileś ogłoszeń, ileś komunikatów i według wielu wyborców prawicy zaniepokojonych, patrzących na to, no, prawica popada w taki obłęd trochę jak w latach 90. Jak pan na to patrzy? Myślę, że aż tak źle nie jest, że tutaj możemy porównywać to z tym, co się działo w latach 90. Tam jednak było znacznie większe rozbicie prawicy. Nie było jakiegoś takiego jednego wiodącego lidera, jakim teraz jest Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast ja na razie patrzę z optymizmem na te rozmowy, no bo jednak są jakieś ciągle jeszcze wspólne komunikaty formułowane. Nie ma czegoś takiego jak, no, powiedzmy, potem po takich spotkaniach zupełnie sprzeczne komunikaty. Więc wydaje się, że chyba ci mniejsi koalicjanci umieją czytać sondaże i widzą, że szanse na to, że w jakichś wyborach, które miałyby się odbyć przed tym konstytucyjnym terminem, to raczej tutaj polegliby. Więc chyba nie chcą uniknąć tego scenariusza. No, pytanie, czy potrafią czytać te sondaże i gdyby potrafili czytać te sondaże, to w ogóle doszłoby do takiego zamieszania i takiej zawieruchy na prawicy, czy nie? No, panie redaktorze, no ale każdy tam dba jakoś o swoją podmiotowość, o swoją tożsamość, próbuje się odróżniać. Wiemy, że pan Gowin jest trochę ofiarą tego, co zaszło w jego własnym porozumieniu, chcąc jakby utrzymać swoją pozycję polityczną. No, podjął takie działania ofensywne, natomiast gdy idzie o pana Ziobro, to wydaje się, że właśnie może nawet też chcąc skorzystać na słabości Gowina, próbował przypomnieć, że też jest ważnym podmiotem i może bardziej stabilnym, choć nie do końca pewnym. I tutaj pewien rodzaj gry politycznej prowadzili z największym koalicjantem. Jest takie przekonanie, nie wiem na ile słuszne, że tę zawieruchę na Zjednoczonej Prawicy i pomiędzy trzema podmiotami tej Zjednoczonej Prawicy ratuje ciągle to, co dzieje się z opozycją, bo tam jest jeszcze większa zawierucha. Pańskim zdaniem to prawda?
Wydaje się, że tak. No tutaj nie trzeba być szczególnie wrażliwym analitycznie, żeby widzieć, iż tam brakuje czegoś, co istnieje właśnie na prawicy. Gdybyśmy mieli porównać teraz do tych lat 90. coś, co się działo właśnie na opozycji, no to teraz to jest jakby znak firmowy opozycji obecnej, która nie jest tą prawicową, tylko właśnie dochodzi do tych rozłamów, różnych podziałów, braku jedności na lewicy. No a tu jeszcze ta nowa niewiadoma w postaci pana Hołowni i jego ruchu Polska 2050 dodatkowo komplikuje sytuację, bo to nie tylko trzeba by poukładać te puzzle w Sejmie, no ale dodatkowo jeszcze uwzględniać podmiot, który ma w Sejmie mikroreprezentację i to z posłów i senatorów gdzieś tam przejętych od obecnie funkcjonujących partii politycznych. No ale w przyszłości należy przyjmować, że jeżeli trendy się nie zmienią, a pan Hołownia dodatkowo stworzy jakieś trwałe struktury, które będą mogły uczestniczyć w wyborach parlamentarnych, no to trzeba się z nim liczyć jako potencjalnym koalicjantem. No i te rozmowy dzisiaj są prawie że niemożliwe do jakiegoś sensownego przeprowadzenia. No właśnie, to muszę przyznać, że dla mnie jest to pewnym zaskoczeniem, bo ja tak oceniałem, że taki moment, kiedy jest takie największe zmęczenie, znużenie tą pandemią, zdenerwowanie na to, że wprowadzane są różne obostrzenia, to będzie ten moment, w którym opozycji będzie szło bardzo, bardzo ostro w górę. Bardziej to sobie wyobrażam niż sytuację, kiedy już będzie po pandemii, kiedy na przykład gospodarka już normalnie będzie działała. Pańskim zdaniem to jest niewykorzystana szansa opozycji? Czy to się już nie wróci? Czy jednak no to takie zmęczenie i wściekłość na to, że pandemia się komuś zdarzyła, to się przeciągnie aż do wyborów? Po pierwsze, no musiałyby być ewidentne błędy popełniane przez rządzących, to znaczy tego typu polityka, która faktycznie da się i łatwo podważyć. Tego, prawda, rządzący uniknęli. Po drugie, opozycja musi być wiarygodną alternatywą. Wiemy, że w różnych tam badaniach pojawia się oto taki wątek, że nie jesteśmy zadowoleni ze sposobu walki z pandemią, jaki tutaj prezentują rządzący. No ale na pytanie, czy opozycja wywiązywałaby się z tego zadania lepiej, jest jeszcze bardziej krytyczny stosunek obywateli do tego. Zatem no, to jest wypadkowa chyba tego, że nie udaje się opozycji wygrać swojej jakby pozycji politycznej właśnie dzięki jakimś słabościom w walce z pandemią. Wiem, że naukowcy nie lubią takiego patrzenia w przyszłość i przewidywania, co będzie, ale niektórzy zwolennicy rządu tak liczą po cichu na to, że zakończenie akcji szczepień i powrót gospodarki, no i zakończenie pandemii, to będzie ten moment, w którym Prawo i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy znowu zacznie iść w górę, bo nie będzie już takiego otwartego pola do ataku na rząd. Jak pan na to patrzy? Zakończenie, no właśnie to jest, tutaj jest chyba to słowo kluczowe, zakończenie. Wiemy, że szczepienia, przed chwileczką właśnie słyszeliśmy pana senatora, który mówił o głupocie tych, którzy są antyszczepionkowcami, że to trzeba byłoby ich przymuszać, że wprowadzać jakiegoś typu bonusy dla zaszczepionych. Można by się nawet to z tym zgodzić, ale w sytuacji, gdy to szczepienie nie będzie miało charakteru sezonowego, że to kolejne, a potem się okaże, że tak jak to jest w przypadku szczepień na grypę, że one tylko i wyłącznie potrafią łagodzić i to nie zawsze sam przebieg choroby, ale nie zapobiegają tejże chorobie. No to jeżeli tak by się okazało, to mogłoby się też okazać, że sama metoda z walki z pandemią nie była najlepiej wybrana. No trzeba będzie może wrócić do leczenia, a nie tylko zapobiegania ewentualnemu zakażeniu, które to zapobieganie nie zawsze, jak powiedziałem wcześniej, może okazać się skuteczne. No i wtedy
gdyby się okazało, że nie osiągnięto tego sukcesu, przyjmując taką metodę walki z pandemią, no to, to tutaj nie wróżę najlepiej rządzącym. Jeżeli natomiast, tak jak pan mówi, zakończy się, no to wtedy faktycznie jest szansa na to, że PiS odbije się sondażowo i powróci może na te tory, które były jeszcze sprzed pandemii. Na koniec już tylko krótko. Tak, słyszę, że nie jest pan przekonany, że nie wierzy pan w to, że ktokolwiek pójdzie za głosem ekspertów z polskich polityków i zdecyduje się na wprowadzenie tych obowiązkowych szczepień, bo tych lekarzy i ekspertów coraz więcej słychać, którzy namawiają do tego rząd. No, mam nadzieję, że nie, bo uważałbym, że to przy tym jeszcze niesprawdzonym efekcie działania tych szczepionek byłoby to dla rządzących bardzo niebezpieczne działanie. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był profesor Arkadiusz Jabłoński, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
dwie strony. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gośćmi dwóch stron jest Radosław Lubczyk, PSL. Dzień dobry, Koalicja Polska. PSL, Koalicja Polska i Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, zaczniemy od tematu niezaskakującego, czyli od tematu związanego z COVID-em. No i pojawiają się takie głosy ekspertów, lekarzy, które namawiają rządzących, nie tylko zresztą w Polsce, ale w wielu krajach, do tego, żeby przy jakimś poziomie zaszczepień społeczeństwa jednak zdecydować się na wprowadzenie szczepień obowiązkowych. Dziś jest taki cytowany głos w Gazecie Polskiej Codziennie profesora Macieja Banacha z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki z Łodzi. Cytuję: albo będziemy w ciągłej pandemii, albo wprowadzimy obowiązkowe szczepienia i zdecydowanie postawimy na edukację prozdrowotną. I chciałem Państwa zapytać, czy jest jakiś taki poziom, przy którym władza, niezależnie od tego jaka, powinna o obowiązkowych szczepieniach pomyśleć, czy jest to nie do pomyślenia? Radosław Lubczyk, PSL, Koalicja Polska. Dzisiaj mamy obowiązkowe szczepienia dzieci i widzimy, jakie spustoszenie ten wirus robi na całym świecie. Ja jako lekarz nie odżegnuję się od tego, żeby szczepienia były obowiązkowe, bo szczepienia mogą i ratują zdrowie i życie wielu miliardów ludzi przez te wszystkie lata, gdzie te osoby były zaszczepione. Więc to jest jakiś pomysł, tylko trzeba by zrobić odpowiednią akcję informacyjną, bo przecież wiemy, że ruchy antyszczepionkowe, które cały czas działają, ja mówię ostro o tych ruchach, że to są ludzie, którzy mogą spowodować utratę życia lub śmierci. I mówię o tym dość jasno, że to powinno być zabronione, taka dezinformacja i mówienie nieprawdy o szczepionkach. Tylko dzisiaj szczepienia mogą spowodować, że ta pandemia zniknie z Polski, zniknie ze świata. Widzimy obrazki, jakie dzisiaj są w Indiach. Pamiętamy obrazki, jakie były we Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych. W Polsce też dość spora grupa osób umiera, więc ja bym naprawdę zastanowił się, czy nie zrobić szczepień obowiązkowych, a dzisiaj w każdym medium, gdzie jestem, apeluję do tego, żeby jak największa liczba osób się szczepiła, bo to jest dzisiaj jedyne antidotum na to, żeby tego wirusa się pozbyć z Polski, z Europy i ze świata. Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, Szanowni Panowie, ja tutaj muszę się zgodzić z panem posłem z Polskiego Stronnictwa Ludowego, mimo że nie mam wykształcenia lekarskiego, ale przede wszystkim trzeba docierać do świadomości wszystkich Polaków. To, czy obowiązkowe szczepienie, tutaj nie będę wyrażać swojej opinii, ponieważ uważam, że świadomość ludzi i ukazanie im, pokazanie, jak ważne albo inaczej, że jedyną formą uzyskania odporności zarówno stadnej, jak i indywidualnej są szczepienia. Ten niewidzialny wróg, który nas zaatakował, nas nie tylko Polskę, ale cały glob, pokazuje, że on jest obojętny na nasze marzenia, na nasze plany, na nasze działania życiowe, drogi. On po prostu zbiera swoje żniwo i my jako cywilizacyjne społeczeństwo, które również ma taką szansę, aby pokonać go, powinno się zaszczepiać. Ja oczywiście jestem już po pierwszej dawce, apeluję, proszę i gdzie tylko mogę, przekazuję informacje, aby nie bać się, aby nie obawiać się, aby nie słuchać tych wszystkich grup antyszczepionkowych, o których pan poseł wspomniał, ponieważ owszem, przy indywidualnej wolności każdy powinien zdecydować sam o sobie, ale świadomość, która powinna dotrzeć do społeczeństwa, powinna być jednoznaczna, aby obronić siebie, obronić innych, aby wrócić do tej innej bez wątpienia rzeczywistości, która przed nami, należy się zaszczepić. I tutaj gorący apel, gorąca prośba, aby każdy z nas z własnym sumieniem, ale również i z troską o drugiego człowieka podjął ten ważny krok,
który nie tylko uchroni jego, ale również i jego najbliższych i całe społeczeństwo. To szanowni państwo, też pytanie, czy mają państwo takie poczucie, bo pojawiły się takie głosy, że wiele szkody, jeżeli chodzi o chęć przystąpienia do szczepień, wyrządziły decyzje kilku krajów europejskich, w tym przede wszystkim Niemiec, które zawiesiły szczepienia szczepionką AstraZeneca. No, nie brakowało tu bardzo ostrych komentarzy ze strony lekarzy i ekspertów, że rząd Niemiec przystąpił do grona antyszczepionkowców taką decyzją. Czy podzielacie tę krytykę? Radosław Rubczyk, PSL, Koalicja Polska. No, każdy kraj jest suwerennym krajem i po tych doniesieniach kilku to, osób... To prawda, panie pośle, ja wtrącę, co prawda, ale no, zupełnie inaczej przyjęlibyśmy przy zastrzeżeniu, każdy kraj jest suwerenny, decyzje inaczej, przyjmuje się decyzje władz Egiptu, a decyzje Niemiec inaczej jednak. No, no to prawda, ale no, mówię, kilka przypadków w Europie na kilkanaście milionów szczepień było powikłań. Więc no, zdziwiony jestem, że tak szybko, bez udowodnionych badań, że to był wpływ szczepionki AstraZeneca na te powikłania. Nie tylko Niemcy czy Austria przez moment zawiesiły szczepienia. Ja mam jeden cel i za każdym razem to robię. Informuję tam, gdzie tylko mogę, że szczepienia to jest jedyna droga. Każda szczepionka dzisiaj powoduje to, że tą odporność uzyskujemy, czy to Moderna, czy to AstraZeneca, czy to Pfizer, czy za chwilę Johnson. Ja nawet jestem wczoraj po długim spotkaniu z panią magister farmacji, która zdała kurs, żeby mogła kwalifikować do szczepień. I dość jasno sobie powiedzieliśmy, że te wszystkie szczepienia to jest dzisiaj jedyny ratunek, żeby uzyskać odporność społeczeństwa w Polsce maksymalnie dużą, bo wiemy, że są też grupy osób, które zaszczepić się po prostu nie mogą, ale ci, co mogą, to powinni się szczepić niezależnie od tego, jaka to jest szczepionka. Ja się bardzo cieszę, że tych szczepień jest coraz więcej. Co prawda słyszę kolejną informację od pana ministra Dworczyka, że milion szczepień do nas nie dotrze, ale coraz młodsze roczniki się zaszczepiają. Martwi mnie tylko niestety ta śmiertelność, która jest w szpitalach, bo to jest niestety duży odsetek i nie chcę do nikogo porównywać. My jesteśmy polskim społeczeństwem i chciałbym, żebyśmy zadbali o naszych rodaków. I tu trzeba rzeczywiście zastanowić się, gdzie jest problem i dlaczego tak się dzieje. Ja mam swoje przemyślenia, ale to jakby nie chcę o tym teraz mówić, bo nie chcę wprowadzać, jakby zaostrzać tej retoryki. Szczepmy się, to jest jedyna droga do wyjścia z pandemii. Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość. Powiem tak, nie ma gorszej rzeczy w takiej sytuacji, w jakiej znalazła się nasze państwo, Europa, świat, jak wprowadzanie takiej niepewności, dezorientacji, dezinformacji. Między innymi wydaje mi się, a wręcz jestem bliska pewności, że tutaj nie wchodzą w grę, czy szczepionka jest gorsza czy lepsza, tylko takie farmaceutyczne koncernów przepychanki. Przecież, szanowni panowie, każda szczepionka, żeby była wypuszczona czy dopuszczona do obrotu, czyli do szczepienia ludzi, jest wnikliwie, bardzo starannie no, testowana. I nie może być tak, że na rynku raptem pojawi się szczepionka, która może zagrażać. Owszem, skuteczność jakiej szczepionki może być różna, ale musimy wiedzieć, że przy każdym i te, które obowiązują, które są obowiązkowe, jakiś procent może być powikłań. Szanowni panowie, wystarczy wziąć jakąkolwiek ulotkę przy braniu leku. Jeżeli byśmy tak wnikliwie przeczytali, jak nas producent zachęca do przeczytania ulotki, to naprawdę zawsze jest to ryzyko ewentualnych powikłań. Ale tutaj naprawdę, szanowni państwo, drodzy rodacy, szczepmy się, bo to jest jedyna forma obrony przed koronawirusem. Szanowni państwo, od poniedziałku wchodzą w życie nowe zasady sanitarne dla 11 województw. Zakładane jest m.in. otwarcie fryzjerów. Po mnie widać chyba, że
dawno nie byłem, co świadczy tylko o mojej praworządności, tak bym powiedział. Natomiast no, to oznacza to także przywrócenie nauki hybrydowej w klasach 1-3. No i zapowiedź jest dalszego planu majowego odmrażania gospodarki. Tu pytanie, bo bardzo różne głosy strony opozycji nawet są podzielone. Czy powinno nastąpić to radykalnie, jak najszybciej, czy jednak planowo, powoli? Jak państwo to widzą? I tu ciekaw jestem przede wszystkim opinii pana posła z PSL Koalicji Polskiej, bo pamiętam, że w lutym prezes Kosiniak-Kamysz bardzo radykalnie się wypowiadał o jak najszybszym odmrożeniu wszystkich gałęzi, no i zapowiadał, że PSL będzie wspierał tych, którzy wystąpią z pozwami zbiorowymi, jeżeli do tego odmrożenia radykalnego, szybkiego nie dojdzie. Radosław Lubczyk. Ja tylko przypomnę państwu, jaki wtedy ilość osób zakażonych, ale też Kosiniak-Kamysz mówił, że jeśli ta skala będzie duża, taka jak była na poziomie 30 tysięcy osób, to już tak szybko tej gospodarki odmrażać nie trzeba, więc to też proszę jakby mieć na uwadze. Ja jestem zdania, że fryzjerzy, kosmetyczki, gdzie jest tam się jeden do jednego, można powiedzieć. Ja jestem zaskoczony, że tak długo i ja bym to w ogóle podzielił na powiaty i że tak długo ta gospodarka zamrożona jest w tej kwestii. Ja również chodzę do sklepów wielkopowierzchniowych, spożywczej i tam naprawdę jest spora ilość osób i wcale nie jest stosowane tam 2 metry, czy odkażanie rąk, jak się wchodzi, to nie wszyscy to robią. I tam jest skupisko z naprawdę dużo osób. A jak się idzie do kosmetyczki czy do fryzjera, no to jest się jeden do jednego, zasady sanitarne są tam zachowane. Więc uważam, że rzeczywiście te gałęzie, gdzie jest to możliwe, powinno się odmrażać jak najszybciej. Dzisiaj widzimy i dobrze, że te zakażenia spadają. Mam nadzieję, że to jest ostatnia fala pandemii w Polsce i tych zakażeń już będzie coraz mniej, więc trzeba rzeczywiście otwierać. No, dzisiaj widzimy, że ta pierwsza tarcza, która była, to rzeczywiście zapobiegła tym wszystkim zwolnieniom i gospodarka została podtrzymana. Natomiast przez te lata, przez te miesiące, przepraszam, gdzie te zakłady były nieczynne, oni rzeczywiście mają kłopot i o tym mówią. No tyle czasu nie pracować, to też nie mówię o sprawach finansowych, ale to też psychicznie działa na osoby, które nie są aktywne zawodowo, a nie mogą tej pracy wykonywać. Więc tu są dwa aspekty. Ten aspekt finansowy i ten aspekt związany ze zdrowiem psychicznym, bo to trzeba dość jasno nazwać. Więc ja jestem na tym, żeby tak, żeby otwierać jak najszybciej, ale w ramach rozsądku. Trzeba patrzeć, w których powiatach, czy w których województwach, czy w których powiatach tych zakażeń jest najmniej i rzeczywiście tam otwierać tą gospodarkę szybciej. No nie można zamykać całej Polski, gdzie w Szczecinie czy w Świnoujściu tych... Teraz daję przykład, zakażeń jest mało, a w Rzeszowie jest dużo, czy na odwrót. No to trzeba jednak podzielić Polskę powiatami. No ale dzisiaj już widzimy, że tych zakażeń jest mniej i należy tą gospodarkę, jak to tylko jest możliwe, otwierać jak najszybciej. Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość. Ten pomysł pana posła z tym, żeby zejść do poziomu powiatu, a nie na poziomu województwa przy tym odmrażaniu. Dobry pomysł, zły pomysł? Panie redaktorze, zanim się odniosę, to powiem tak. Nie łamiąc zasad zamykania salonów fryzjerskich, mimo że mam krótkie włosy, ale jeszcze istnieje coś takiego jak życie obok fryzjera i to akurat tak żartobliwie. Natomiast proszę państwa, musimy wiedzieć jedno. To, co pan poseł powiedział, nawiązując, że w sklepach wielkopowierzchniowych nie ma, nie wszyscy dezynfekują, nie ma odstępu 2 metrów, tak. Bo żadne przepisy, żadne obostrzenia, żadne rygory nie zastąpią samodyscypliny, czyli te słynne DDM, czyli dystans, dezynfekcja i maseczki. I tutaj odpowiedzialność każdego z nas, każdego człowieka, który zarówno korzysta z przestrzeni publicznej, jak i jest w domu, po prostu musi dbać o własne, a tym samym o bezpieczeństwo innych. Natomiast ja tutaj pokuszę się o takie stwierdzenie i jestem temu wierna i uważam, że jest bardzo rozsądne działanie rządu. Odpowiedzialność i systematyczność przedstawiania
kolejnych rozporządzeń, kolejnych kroków, czy to pierwotnie zamrażania, czy odmrażania gospodarki, jest to decyzja rządu, które to są poprzedzone szerokimi konsultacjami, zarówno z Radą Medyczną, czyli to nie jest tak, że sam premier czy ministrowie zamykają, bo są źli, bo nie dbają o finanse państwa. Nie. Najważniejsze w tym wszystkim, panowie przyznają, jest człowiek, jest zdrowie, jest to, abyśmy przeszli z jak najmniejszą ilością zakażeń. I teraz właśnie od dzisiaj mamy w 11 województwach już częściowe zniesienie obostrzeń, czyli salony kosmetyczne, czy sport, czy fryzjerstwo, ale również wracają do szkoły dzieci, bo tutaj zgadzam się z panem posłem bez wątpienia, że ta izolacja, bo tak to trzeba nazwać, no, wpływa nie tylko na sytuację gospodarki, chociaż i tak gospodarka w Polsce, no powiedzmy, w miarę przeszła dość spokojnie i dość dobrze, ale to również i zdrowie psychiczne. Ja obawiam się jako wieloletni nauczyciel, że no najbardziej z tego wszystkiego oprócz gospodarki ucierpią ci najmłodsi. Dlatego bardzo cieszę się, że od dzisiaj w tych 11 województwach dzieci z klas 1-3 wracają do hybrydowej nauki, a zapowiedzi ministra Czarnka, że w maju najprawdopodobniej wrócą wszystkie dzieci do szkoły, to jest naprawdę no, dla mnie bardzo istotne, bardzo ważne. Dlatego do powiatów, jeżeli będzie taka rekomendacja Rady Medycznej, jeżeli będzie takie zezwolenie, więc myślę, że na pewno rząd dbający, a bez wątpienia ten rząd jest taki o gospodarkę, o społeczeństwo, o Polskę, podejmie stosowne kroki. Szanowni Państwo, w weekend też wiele działo się w polityce. Między innymi mamy kolejny komunikat Zjednoczonej Prawicy o tym, że to zjednoczenie będzie dalej postępowało i że może być tylko lepiej na przyszłość. No i pytanie tu najpierw do posła Lubczyka. Czy zapowiedź tego porozumienia kończy nadzieję PSL Koalicji Polskiej na porozumienie się z Jarosławem Gowinem, którego prezes Kosiniak-Kamysz namawiał do przejścia, cytuję, na zieloną stronę mocy. I czy tu już nadzieje na te rozmowy zostały przerwane? Ja mam nadzieję i powiem to szczerze, że mam nadzieję, że rząd Zjednoczonej Prawicy będzie trwał, ponieważ dzisiaj jest trudny czas dla Polski i to oni rządzą od 6 lat i chciałbym, żeby wzięli odpowiedzialność na najbliższy okres za to, co się będzie działo. Jeśli im się uda, to gratuluję, bo to wygrała Polska i wygrali Polacy. Natomiast no, nie chciałbym jakby przejmować władzy, czy sterów, czy rządu nawet takiego technicznego w takim ciężkim okresie. Tu musi być jakaś ciągłość. Czy ona jest dobra, czy zła, to za chwilę się okaże, ale mnie szczerze mówiąc jakby mnie interesuje Zjednoczona Prawica, bo to są ich klocki i to oni muszą sobie uporządkować się według własnego uznania tych trzech ugrupowań. Natomiast ja jestem w Koalicji Polskiej, tworzę nowoczesne centrum w zachodniopomorskim i ja zajmuję się tym, zajmuję się pomaganiem ludziom. Wczoraj również tym się zajmowałem, chociaż jest niedziela, praca parlamentarzysty wymaga, że tak powiem, poświęceń nawet rodzinnych i zajmowaliśmy się szpitalem w Koszalinie. Więc powiem szczerze, że to, co robi Zjednoczona Prawica, to jest ich sprawa. A to ja wtrącę, panie pośle, pomysł rządu technicznego wyszedł ze strony opozycji właśnie. Dobrze, ja to rozumiem, ale rząd techniczny musi być wtedy, kiedy nie ma większości parlamentarnej. No, skoro panowie się porozumieli, ta większość parlamentarna jest, no to nie ma mowy o rządzie technicznym. Ja nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj opozycja przyjmowała władzę. Jeśli sobie mogę wyobrazić, to mogę sobie wyobrazić przyspieszone wybory. Niech to społeczeństwo zdecyduje, czy ten okres dwuletni da mandat dalej Prawu i Sprawiedliwości, czy opozycji. Więc tutaj w tą stronę ja bym szedł. Natomiast mówię, ja do nikogo nie będę nikogo namawiał, każdy ma swój rozum, natomiast wiem jedno, że rozmawiać trzeba i rozmawiać trzeba z każdym.
I to jest jakby moje motto polityczne. Natomiast w większości rzeczami ze Zjednoczoną Prawicą nie zgadzam się. Ja mam inny pomysł na sprawowanie władzy, inny pomysł na Polskę. Natomiast tak, rozmawiać trzeba i mam nadzieję, że te rozmowy będą dalej prowadzone, bo dobre pomysły po prostu trzeba popierać, a Zjednoczoną Prawicę PiS proszę o to, żeby zaczęła traktować opozycję jak partnera i to nie jest tak, że opozycja chce źle dla Polski. Należy słuchać opozycji, również te dobre pomysły, które my mamy wprowadzać w życie, a nie tylko to, że Zjednoczona Prawica jest najmądrzejsza i opozycja w ogóle jest B i nie należy z nimi. Lidia Burzyńska na koniec krótko już. Panowie na prawicy rzeczywiście się porozumieli, czy za chwilę znowu usłyszymy o niesnaskach? Szanowni panowie, ja tutaj bardzo dziękuję panu posłowi z Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo gdyby cała opozycja była tak konstruktywna i rzeczowa jak pan, że wy jako opozycja macie swoje propozycje, widzicie pewne rzeczy inaczej, ale rozmawiacie i nie jest to hucpa na zasadzie tylko i wyłącznie na złość mamie odmrożę sobie uszy, tak jak w większości opozycja robi w stosunku do rządów Zjednoczonej Prawicy, to byłoby naprawdę, no bo w każdym demokratycznym państwie opozycja jest potrzebna, ale opozycja konstruktywna, niekrzykliwa, nie Pani dbająca poseł, musimy kończyć. O polskie sprawy. I tutaj muszę powiedzieć, że tak, Zjednoczona Prawica od 2015 roku, bo wtedy ze wspólnym programem, mimo że jesteśmy innymi bytami, bo każdy z nas i Solidarna Polska, i Porozumienie, i Prawo i Sprawiedliwość mamy na różne rzeczy, różne punkty widzenia, ale rozmowa. To, co powiedział pan poseł. I my właśnie rozmawiamy i teraz w ten weekend doszło do porozumienia. Mam nadzieję, ja w to głęboko wierzę, dziękujemy, że jednak ten program, który realizujemy dla dobra naszej ojczyzny, będzie realizowany do następnym. Dziękuję państwu za dyskusję, dziękuję państwu za uwagę. Gośćmi Polskiego Radia 24 byli posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Oj, przepraszam, bo zjechała mi. Ogłoszenie społeczne.
Debata poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gośćmi Polskiego Radia są Maciej Kurze, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry Państwu. Doktor Sebastian Gajewski, Centrum im. Daszyńskiego. Dzień dobry. Jerzy Mosoń, Fundacja Fibre. Dzień dobry. Nie będę Panów pytał, komu się przytyło w ciągu COVID-u i minionego roku. Każdy sobie w własnym sumieniu będzie musiał rozważyć. U mnie stan się utrzymał mniej więcej taki, jaki był, ale ja za dużo piję herbaty, co też jest niezdrowe i żołądek mi się tym wypełnia i to mnie chyba uratowało. Ale zacznę od tematu, który jest bardzo, bardzo poważny. Rosja i napięcia na wschodzie znowu. No, krytycy polityki zarówno Unii Europejskiej, jak i wielu krajów wobec Rosji twierdzą, że Rosja wygrywa na wschodzie to, co jej się podoba. Tymczasem Ukraina zwróciła się do Niemiec o przekazanie broni obronnej. Cytuję, Kijów tłumaczy, że nowoczesna broń jest potrzebna, żeby bronić Wybrzeża Morza Czarnego przed ewentualnym atakiem strony rosyjskiej. No i nie brak głosów, że w jakiś sposób albo Niemcy, albo Stany Zjednoczone, albo z któryś z tych dużych krajów, któremu wiadomo, że Rosja, mówiąc w cudzysłowie, nie podskoczy, powinien się na to zdecydować. I to by było dopiero przełamanie tego impasu i tej polityki niemożności na wschodzie. No i pytanie do panów. Dobry pomysł, żeby wreszcie powiedzieć tak Rosji, sprawdzam, zły pomysł? Maciej Kurze, Gazeta Polska Codziennie. Ja myślę, że to jest dobry pomysł. Natomiast to, co ja osobiście z niepokojem obserwuję, to jest zachowanie administracji Bidena. Trochę w przypadku administracji Joe Bidena niektórzy amerykańscy analitycy mówią, że mamy do czynienia z trzecią kadencją Baracka Obamy de facto, jeżeli chodzi o kontynuację polityki. A pamiętamy, że przed swoją drugą kadencją Barack Obama w konfidencjonalnym tonie, będąc przekonany, że jego mikrofon już nie jest włączony, mówił Dmitrijowi Miedwiediewowi, że moja druga kadencja, będę miał więcej elastyczności, bo nie będę musiał ubiegać się o reelekcję. Jeżeli chodzi o Joe Bidena, też ta sprawa reelekcji jest sprawą wątpliwą ze względu na jego wiek, a nie ze względu na to, że formalnie nie mógłby się o nią ubiegać. Natomiast jak czyta się amerykańskich analityków, ostatnio w Atlantic Council takie zdanie padło, że jeżeli Niemcy i Rosja zaproponują na przykład w sprawie Nord Stream 2 jakieś takie rozwiązanie, które pozwoli dokończyć Nord Stream 2, ale jednocześnie będzie teoretycznie niwelowało ryzyka związane z tym rurociągiem, to amerykańska administracja jest w stanie się na to zgodzić. Wielu kongresmeni republikańscy napisali takie oświadczenie, że czy administracja Joe Bidena dąży do nowego resetu i że to jest ogromne niebezpieczeństwo. I mamy takie dziwne połączenie pewnej brawury w wypowiedziach, bo Joe Biden, chcąc podkreślić, że charakterologicznie mu się Putin nie podoba, w przeciwieństwie do tych zarzutów, które były stawiane Trumpowi, że on jakoś był zafascynowany Władimirem Putinem, powiedział, że Putin jest zabójcą, czy przyznał dziennikarzowi, że Putin jest zabójcą, ale potem podjął moim zdaniem kluczową i absolutnie jedną z najważniejszych decyzji w ostatnim czasie, czyli o tym, żeby nie wysłać tych dwóch okrętów amerykańskiej marynarki wojennej na Morze Czarne. To jest jasny sygnał i tylko wobec tej słabości Stanów Zjednoczonych, bo o słabości Niemiec i o tej takiej polityce ustępstw i współpracy właściwie, na którą Niemcy ciągle liczą, pomimo tej zmiany w pewnym sensie narracji po 2014 roku. Tutaj co do tego nie ma wątpliwości, natomiast Stany Zjednoczone są kluczowym graczem w tej rozgrywce. Niestety ja się obawiam, że takiej pozycji lidera w tym powstrzymywaniu Rosji, które, mówiąc, paradoks polega też na tym, że to powstrzymywanie Rosji w tej chwili nie byłoby tak bardzo trudne, bo mamy taką sytuację, że Putin, koncentrując te wojska na granicy z Ukrainą, de facto zrobił taki myk, czy taki trik zastosował, że wszedł do pokoju negocjacyjnego i pierwsze, co zrobił, to swojemu, jakby tej osobie, z którą negocjuje, nastąpił na nogę. Tak? I potem Joe Biden mówi do Putina, czy mógłby pan mi zejść z nogi? I Putin mówi, a bardzo proszę, widzi pan, jaki ja jestem zgodny, gotowy do kompromisów i do deeskalacji, a teraz co ja dostanę w zamian? No i dostał już w zamian, został zaproszony na szczyt klimatyczny i pewnie te następne ustępstwa będą. I niestety, tak jak w przypadku Baracka Obamy, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy większość znawców tematyki wschodniej mówi, że to są złe pomysły, ale niestety musimy poczekać, aż administracja amerykańska się o tym przekona, że to są złe pomysły. Tyle mówię o amerykańskiej administracji, dlatego że nie wierzę kompletnie w sprawczość Unii Europejskiej, czyli Niemiec, w
w kwestii takiego powstrzymywania i odstraszania Rosji. I pewnie na takie bardziej konkretne działanie będziemy musieli poczekać, aż coś się złego wydarzy, a przynajmniej opinia publiczna amerykańska zacznie zmieniać w tej sprawie zdanie. Doktor Sebastian Gajewski, Centrum imienia Leszczyńskiego. No, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale na pewno jest to pomysł mało realny, dlatego że Rosja wydaje się, że jest partnerem gospodarczym dla wielu państw Europy Zachodniej, w tym w szczególności Niemiec. Niemcy od lat prowadzą taką politykę wschodnią, która oparta jest na przekonaniu o tym, że współpraca i deeskalacja napięć między Europą, między Niemcami a Rosją jest najlepszą drogą dla zachowania spokoju w tych relacjach, a dla Stanów Zjednoczonych no, na pewno Rosja nie jest kluczowym partnerem gospodarczym, nie jest sojusznikiem, ale w dzisiejszych czasach nie jest też dla Stanów Zjednoczonych głównym wrogiem. No, Stany Zjednoczone są dzisiaj skoncentrowane przede wszystkim na relacjach z Chinami, na tych napięciach, które są między Waszyngtonem a Pekinem i to jest zasadniczy obszar i konfliktu, i zainteresowania tego państwa. Panie doktorze, ja wtrącę, to prawda, ale no też pamiętamy te wszystkie groźby i zapowiedzi, co to za koniec świata będzie, kiedy rozszerzy się Unia Europejska o kraje postsowieckie, czyli Litwę, Łotwę, Estonię, kiedy rozszerzy się NATO o te kraje. No nic wielkiego się nie stało, nic z nikim stosunków nie zerwał, chociaż Rosjanie takimi rzeczami groziła. No i też w przypadku tego, czy jak kogoś się wspiera, to czy można z kimś innym handlować, no narzuca się przykład. Oczywiście to jest inny przykład zupełnie Izraela, który jest bardzo mocno wspierany przez Stany Zjednoczone, co nie przeszkadza Stanom Zjednoczonym na całego kolaborować choćby z Arabią Saudyjską. No, to jest oczywiście prawda, panie redaktorze, ale pamiętajmy o tym, że jest coś takiego jak prawda czasu. I wydaje się, że o ile w te kilkanaście lat temu możliwe było bez większych napięć rozszerzenie Unii Europejskiej czy rozszerzenie NATO na wschód, to dzisiaj tego rodzaju kroki trudno sobie wyobrazić z bardzo różnych przyczyn. Zresztą stawiam, że to, co dzisiaj dzieje się przy wschodniej granicy Ukrainy, te napięcia między Ukrainą a Rosją, eskalacja tego konfliktu, ona nie jest nakierowana na to, żeby wywołać kolejny konflikt zbrojny na tej granicy, żeby zająć jakieś kolejne tereny Ukrainy, ale on jest nakierowany, te działania ze strony Rosji są nakierowane przede wszystkim na to, ażeby utrzymać taki no, wizerunek Ukrainy jako państwa upadłego, które nie radzi sobie ani z sytuacją wewnętrzną, ani z sytuacją zewnętrzną, który ma konflikty graniczne i w związku z tym państwa, z którym no, nie za bardzo warto współpracować. Państwa, przed którym droga do integracji z Unią Europejską, z NATO, czy do w ogóle zbliżenia się z państwami zachodnimi powinna być zamknięta, no bo jednak tu na Zachodzie raczej współpracujemy z państwami, które są stabilne wewnętrznie, stabilne zewnętrznie, mają zamknięte konflikty graniczne i w miarę stabilną sytuację społeczno-gospodarczą. Podsycanie tego rodzaju wydarzeń na granicach Ukrainy powoduje, że Ukraina siłą rzeczy tych przesłanek nie spełnia, co jest zgodne z interesem rosyjskim. Mam wrażenie, że to dzisiaj wszyscy, może nie wszyscy, ale duża część państw na Zachodzie rozumie i to jest także powód, dla którego ja nie spodziewam się, ażeby do tego wsparcia takiego militarnego w postaci przekazania sprzętu czy w jakiejkolwiek innej postaci mogło dojść w najbliższym czasie. Jerzy Mosoń, Fundacja Fibre. To wygląda na to, że apel prezydenta Zełenskiego, aby Niemcy przekazały Ukrainie uzbrojenie, to jest zabieg czysto polityczny, mający na celu ujawnić postawę Berlina względem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Wiadomo, że Niemcom dzisiaj bardzo zależy na Nord Stream 2 i gdyby dzisiaj Angela Merkel zdecydowała się przekazać takie uzbrojenie w stronie ukraińskiej, to prawdopodobnie wszelkie relacje, nie tylko te energetyczne z Rosją, zostałyby bardzo naszarpnięte. Nie mówię, że zerwane, ale Rosja by takiego kroku nie wybaczyła, bo byłby to krok wrogi, więc ja się nie spodziewam, aby Niemcy takie uzbrojenie przekazały. Tym bardziej, że sytuacja Niemiec pod względem stanu armii tego kraju, pod względem uzbrojenia nie jest wcale tak dobra. Nie jest wcale tak dobra jak sytuacja strony tureckiej, która niespodziewanie dla wielu wkroczyła do tego konfliktu po stronie ukraińskiej. I głośno się mówi o dronach Bayraktar TB2, które pomogły zdecydować o losach konfliktu w Syrii, w Górnym Karabachu i w Libii. To są bardzo dobre drony, których część już została przekazana Ukrainie przez Turcję. No i Kijów liczy na kolejne dostawy.
Z kolei Ankara podpisała kontrakt z Kijowem na dostarczenie ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczego. Pamiętajmy, że Turcja jako kraj natowski trochę się wyłamuje z tych zamówień wojskowych, bo nie tylko kupuje sprzęt natowski, ale też rosyjski i teraz ukraiński. Robi się ciekawie w tym rejonie. Władimir Putin, jeżeli cokolwiek ma go powstrzymać do wkroczenia, już jest w granicach Ukrainy, ale jeżeli cokolwiek ma go przekonać, cokolwiek ma go powstrzymać, jeśli chodzi o dalsze kroki, o dalszą wojnę, no to jest właśnie Turcja, która jest bardzo silna w regionie i na to liczy dzisiaj Żeleński. Tym bardziej, że Joe Biden po otrzymaniu władzy przez wiele miesięcy zwlekał z jakimikolwiek krokami przyjaźni względem Ukrainy i cały czas podkreślał, że najpierw Kijów musi przeprowadzić reformy antykorupcyjne, co nie jest wiadomo takie proste, jeśli chodzi o cały wschód Europy. Więc nie ma co liczyć dzisiaj Ukraina na Stany Zjednoczone, nie ma co liczyć na Europę Zachodnią, ale jest w bardzo dobrej komitywie z Turcją i wygląda na to, że ta Turcja będzie dzisiaj trochę powstrzymywać Władimira Putina. No i panowie, temat polski, ale no także ogólnoświatowy, walka z pandemią. Jest dziś taka ciekawa wypowiedź zacytowana przez Gazetę Polską codziennie. Cytuję, albo będziemy w ciągłej pandemii, albo wprowadzimy obowiązkowe szczepienia i zdecydowanie postawimy na edukację prozdrowotną, przekonuje profesor Maciej Banach z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Pojawiły się takie głosy, że przyspieszenie walki z pandemią i przyspieszenie normalnego otwarcia gospodarki i otwarcia tego dawnego życia będzie możliwe tylko przy pewnym poziomie zaszczepienia społeczeństwa, a to może się okazać niemożliwe bez wprowadzenia obowiązkowych szczepień. Na te obowiązkowe szczepienia nikt jeszcze się w przypadku COVID-u nie zdecydował w całej Unii Europejskiej, ale no, coraz więcej tych lekarzy i coraz więcej ekspertów, różne rządy, nie tylko zresztą rząd w Polsce, do tego namawia. I pytanie, czy którykolwiek z rządów Unii Europejskiej zdecyduje się na taki krok, czy można to sobie wyobrazić, czy raczej jest to niemożliwe. Maciej Kożuszek, Gazeta Polska Codziennie. Otóż ja myślę, że to jest, są dwa niebezpieczeństwa. Jedno podstawowe niebezpieczeństwo, z którym zmagamy się od początku pandemii, że niezależnie od tego, jakie cele w polityce zdrowotnej mają realizować te wszystkie środki, no to nie możemy zapominać, że my żyjemy w pewnych społeczeństwach, które są oparte na pewnych zasadach cywilizacyjnych i podstawowe pewne prawa. Oczywiście to nie jest tak, że znowu te prawa w jakiś sposób nam nie były wcześniej odebrane, bo mamy pewne obowiązkowe szczepienia w pewnych sytuacjach. Trzeba się na pewne rzeczy szczepić, szczepimy dzieci i tak dalej, więc to nie jest tak, że to byłoby przekroczenie jakiegoś Rubikonu, którego wcześniej nikt nie przekraczał, no ale pamiętajmy, że te szczepionki rzeczywiście, o ile argumenty, że w nich są chipy i tak i te inne bzdury takie i oczywiście te szczepionki się na przykładzie Izraela widać, jak są skuteczne zaszczepienie dużej części populacji i jak umożliwia właśnie powrócenie do normalnego życia. Szczepionki dla mnie są osobiście narzędziem do ponownego korzystania z tych wszystkich praw obywatelskich i swobód obywatelskich, a nie sposobem na ich zniszczenie. Natomiast no, też czasem trzeba dbać o prawa osób, z którymi się nie zgadzamy, z przeciwników szczepionek i więc ja bym bardzo na to uważał z jednej strony, a z drugiej strony też uważałbym na to, żeby nie osiągnąć przeciwnego efektu, bo w tej chwili w większości krajów, w Polsce też mamy to do czynienia, jedna trzecia, jedna czwarta, liczmy na to, że być może jedna piąta populacji to są ci ludzie, którzy się wahają przed zaszczepieniem, pewnie takich ostrych przeciwników w każdym kraju to jest 10%. Reszta to jest osoby, które może czekają, że jakoś ich konieczność ominie, inni się zaszczepią i dzięki temu uzyskamy odporność populacyjną. Ale nie chciałbym widzieć takiej sytuacji, że ten przymus szczepionkowy doprowadzi do sytuacji, w której ta populacja ludzi, którzy będą się po prostu przeciwko temu buntowali, się powiększy. Więc myślę, że tym bardziej, że no, mamy rzeczywiście do czynienia z sytuacją, w której jest to eksperyment. Jest to eksperyment według mnie jak najbardziej konieczny, ale pamiętajmy, że tak jak na początku pandemii nikt z nas nie wiedział, co się stanie ze służbą zdrowia przy tak szeroko zakrojonej epidemii i dróg oddechowych. Niezależnie jak poważny jest COVID, to tego nikt po prostu nie wiedział, co się stanie ze służbą zdrowia. Tak samo nikt nie wiedział, co się stanie z gospodarką, jak wszystko zamkniemy. I tak samo nikt nie wie, co się stanie, jak się wszyscy zaszczepimy, czy będziemy musieli się szczepić za pół roku, czy te szczepienia będą duże. Więc jest to eksperyment, nie można temu zaprzeczać. Więc ja
ja uważam, że trzeba patrzeć na to bardzo ostrożnie. Natomiast jeżeli chodzi o takie rozwiązania jak te w cudzysłowie paszporty covidowe, ja mówię o tym, że na przykład jeżeli ktoś chce brać udział w masowych imprezach, jak na przykład mecze piłkarskie, to dzisiaj też musi spełnić wiele warunków. Można osobę, która się źle zachowywała na stadionie, wykluczyć i wydaje mi się, że na przykład wymaganie od takiej osoby, żeby miała szczepienie czy zaświadczenie o szczepieniu w aplikacji, w telefonie i tak dalej, nie jest żadnym paszportem, który odbiera podstawowe prawa obywatelskie, tylko zaszczepienie daje możliwość korzystania z pewnych przywilejów. I tutaj, że tak powiem, wydaje mi się, że jest jakieś pole do kompromisu. Tak, rzeczywiście nad tymi paszportami covidowymi pracuje Unia Europejska. Już był taki pomysł wprowadzenia odgórnego takiego paszportu w Unii, to chyba upadło teraz, ale różne kraje pracują na własną rękę nad tym. No i pytanie, co dalej z tymi szczepieniami obowiązkowymi? Do wyobrażenia, dr Sebastian Gajewski. No, obowiązek szczepień jest rozwiązaniem prawnym, które jest znane i w Polsce, i w bardzo wielu innych krajach. I szczerze powiedziawszy, nawet w naszym kraju nie budził on większych wątpliwości poza niewielkimi środowiskami antyszczepionkowców, którzy no, bardzo walczyli przeciwko temu obowiązkowi szczepień, uchylali się od tych obowiązkowych szczepień, ale nie budziło to większych kontrowersji, raczej społecznie było akceptowane. Ja myślę, że ten obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 on nie powinien być wprowadzany teraz i bardzo dobrze, że nie został wprowadzony, dlatego że on ma sens jedynie wówczas, kiedy jako społeczeństwo jesteśmy pewni, że po pierwsze dana szczepionka działa, po drugie, że jest bezpieczna. I myślę, że to buduje taką społeczną akceptację i społeczne przyzwolenie na wprowadzenie takiego obowiązku. W warunkach, w których zaszczepiona zostanie zdecydowana większość społeczeństwa, na przykład 70%, 60%, 80%, będzie to ta granica odporności populacyjnej, jednocześnie będziemy wiedzieć, że rzeczywiście dzięki tej szczepionce spadła liczba zakażeń, spadła liczba zgonów, a ponadto, że szczepionki te nie wywołują żadnych skutków ubocznych w dużej perspektywie, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Oczywiście mam nadzieję, że tak jest. Wówczas ten obowiązek będzie czymś zupełnie naturalnym, no bo w zasadzie całym jako społeczeństwo swoim doświadczeniem będziemy mogli powiedzieć, że no ono po prostu przemawia za tym, że to nie jest nic groźnego, to jest czynnik, który zapewnia bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku z czym wszyscy solidarnie powinniśmy się zaszczepić. No ale myślę, że to jest przyszłość jakiegoś pół roku, roku, kiedy będzie można taką decyzję akceptowaną społecznie podjąć. Tak na marginesie, no dzisiaj trudno mówić o wprowadzeniu obowiązku szczepień w warunkach, w których na razie mamy problem z wyszczepieniem wszystkich chętnych. Ja myślę, że bardzo wiele osób by się dzisiaj cieszyło, gdyby wprowadzono obowiązek szczepień, o ile wynikałoby z niego roszczenie, że można się jutro na przykład zaszczepić przeciwko COVID-19. A te takie, no, niektórzy mówią półśrodki, o których wspominamy, czyli te paszporty, zachęty, dopuszczenie do niektórych wydarzeń, a nie dopuszczanie tych niezaszczepionych, jak pan na to patrzy? No, szczerze powiedziawszy, ja mam pewien dystans do koncepcji tych paszportów covidowych, przynajmniej na tym etapie. Nie wiem też, na ile one będą w przyszłości skuteczne, no bo jedne szczepionki chronią, mamy szczepionki, które chronią przeciwko tym mutacjom koronawirusa, które są dzisiaj. Pewnie w przyszłości pojawią się inne, więc tak w tym międzynarodowym ruchu osobowym z tymi te paszporty covidowe niekoniecznie muszą gwarantować pełne bezpieczeństwo. Natomiast wydaje się, i tu się zgadzam absolutnie z redaktorem Kożuszkiem, że w naszych krajowych warunkach wprowadzenie na przykład takiego wymogu potwierdzenia szczepienia przed wzięciem udziału w jakichś masowych imprezach jest rozwiązaniem pożądanym i chyba też byłoby społecznie akceptowane, no pod warunkiem, że znowu spełniłyby się te same przesłanki, o których mówiłem wcześniej, jako przesłanki wprowadzenia obowiązkowego szczepienia, że wiemy, że to działa, że to jest bezpieczne i że to nas wszystkich chroni. Jerzy Bosoń, Fundacja Fibre. No, pamiętajmy, że Europejska Agencja Leków wprowadziła szczepionki warunkowo, ponieważ ten okres potrzeby na ich przetestowanie nie był wystarczający, więc tak jak powiedział redaktor Kożuszek, mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju eksperymentu. Być może on jest konieczny, natomiast dzisiaj nie wiemy, jakie on będzie miał następstwa, jakie będzie miał skutki. Na pewno też wiadomo, że w dzisiejszej kulturze prawnej, przy dzisiejszych regulacjach wprowadzenie zarówno obowiązku szczepień, jak i paszportów covidowych, czy też certyfikatów byłoby niezgodne z prawem. Trzeba byłoby wprowadzić to odpowiednią ustawą zgodną z konstytucją. To nie jest takie proste, tym bardziej, że wydaje mi się jednak, że tych przeciwników szczepień nie jest tylko 10%.
Sądzę, że to jest duża grupa i ciągle powiększająca się, choćby dlatego, że wiele osób mimo przyjęcia szczepionki zachorowało. Być może też dlatego, że śmiercią naturalną umierają takie tematy jak leki przeciwko COVID. Nie wiem, dlaczego ucięto dyskusję na temat łoczydła tapsy Gargina, gdzie pierwsze badania pokazały, że może być ono bardzo skuteczne w walce z COVID. Chyba to miałby być najskuteczniejszy lek. Jest też heparyna, jest też ta słynna amantadyna, której badania ruszyły po rocznym opóźnieniu. Też nie rozumiem, dlaczego i wielu obywateli, nie tylko Polski, zastanawia się, z jakiego powodu. Nikt nie chce być w społeczeństwach demokratycznych zmuszany do ryzykowania swoim zdrowiem i wydaje mi się, że ta władza, która spróbuje to zrobić na siłę, z pogwałceniem prawa, to będzie władza, która będzie rządziła po raz ostatni. No to jest pytanie, że z pogwałceniem prawa, bo jeżeli znalazłaby się taka większość, a polityków, jak słyszymy w parlamencie, być może taka większość byłaby w stanie się znaleźć, to wtedy pogwałcenia prawa by nie było. Ale rzeczywiście te leki już, a nie szczepionki, nie wiem, czy tu zdradzam jakąś tajemnicę, ja znam przynajmniej przypadki dwóch szpitali, gdzie testuje się leki na koronawirusa i patrzy się, jakie będą skutki. Miejmy nadzieję, że skutki będą pozytywne i się to upowszechni. Już na koniec dodam tylko, że pojawił się taki pomysł niecodzienny i to w miejscu, w którym się nie spodziewałem, że się pojawi, czyli w Rosji. Zachęt do szczepienia w formie bonów dla seniorów, którzy nie chcą się szczepić i ci, którzy się zaszczepią za pierwszą dawkę, otrzymują tam bon na 1000 rubli, za drugą dawkę chyba bon na kolejne 1000 rubli. Może byłoby to socjalistyczne rozdawnictwo, ale kto wie, czy nie podziałałoby także w krajach Unii Europejskiej. Dziękuję panom za dyskusję. Dziękuję państwu za uwagę. Gośćmi Polskiego Radia 24 byli Maciej Kurze, Gazeta Polska Codziennie. Dziękuję. Doktor Sebastian Gajewski, Centrum Mienia Daszyńskiego. Dziękuję. Jerzy Mosoń, Fundacja Fibre. Dziękuję. A ja nazywam się Mirosław Skowron i zapraszam państwa do pozostania z Polskim Radiem 24 przez resztę dnia, a teraz na serwis informacyjny.